Ostrudzianie wkrótce będą mogli pojechać nowymi miejskimi autobusami. Podpisana w zeszłym roku umowa z firmą Solaris zakłada, że pierwszych 6 pojazdów ma się pojawić na ulicach w maju. Miasto zamówiło w sumie 12 autobusów. 10 z nich to diesle, 2 mają napęd elektryczny. Całkowity koszt zakupu wyniósł ponad 16 milionów złotych. Większość kosztów pokryto z unijnej dotacji. W maju na ulicę Ostrudy wyjedzie 5 diesli i 1 autobus o napędzie elektrycznym. Autobusy mają być klimatyzowane, będą także posiadać system zapowiedzi głosowej, system monitoringu wizyjnego oraz system informacji pasażerskiej.